Węże to jedne z najbardziej fascynujących stworzeń na naszej planecie. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się przerażające i niebezpieczne, to w rzeczywistości są to niezwykle interesujące i złożone zwierzęta. W tym filmie przedstawię kilka ciekawostek o wężach, o których mogłeś nie wiedzieć. Po pierwsze, węże są zdolne do przetrwania bez jedzenia nawet przez kilka miesięcy. Dzieje się tak, ponieważ posiadają bardzo wolny metabolizm, który pozwala im na długotrwałe przechowywanie energii. W czasie głodówki węże wykorzystują swoje zapasy tłuszczu, które magazynują w swoim ciele. Dzięki temu są w stanie przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. To, jak węże są w stanie żyć bez jedzenia przez tak długi czas, jest związane z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, węże mają bardzo wolny metabolizm. Oznacza to, że ich ciała zużywają energię wolniej niż inne zwierzęta, co pozwala im zachować energię na dłuższy czas. Dodatkowo, węże nie mają stałej temperatury ciała, co oznacza, że nie muszą zużywać energii na jej utrzymanie, jak to robią ssaki i ptaki. Kiedy wąż zjada zdobycz, jego ciało wchłania wszystkie składniki odżywcze i energię zawartą w pożywieniu. Proces trawienia u węży jest bardzo powolny i może trwać kilka dni, a nawet tygodni, w zależności od wielkości zdobyczy. Dzięki temu wąż może wykorzystać energię z pożywienia przez dłuższy czas. Węże mają również zdolność do zmniejszania swojej aktywności w okresach głodu. Kiedy nie mają dostępu do jedzenia, węże mogą wejść w stan spoczynku, zwany brumacją, który jest podobny do hibernacji u innych zwierząt. W tym stanie węże zużywają bardzo mało energii, co pozwala im przetrwać przez długi czas bez jedzenia. Innym czynnikiem, który pozwala wężom żyć bez jedzenia przez długi czas, jest ich zdolność do magazynowania tłuszczu w swoim ciele. Węże mają specjalne komórki tłuszczowe, które pozwalają im gromadzić energię na przyszłość. Kiedy wąż zjada dużą zdobycz, jego ciało magazynuje nadmiar energii w postaci tłuszczu, który może być wykorzystany w okresach głodu. Warto również wspomnieć, że węże mają bardzo różnorodną dietę i potrafią przystosować się do różnych warunków środowiskowych. Niektóre gatunki węży żywią się głównie owadami, inne polują na małe ssaki, ptaki czy ryby. Dzięki temu węże są w stanie przetrwać w różnych środowiskach i wykorzystywać różne źródła pożywienia. Kolejną ciekawostką jest to, że niektóre gatunki węży potrafią latać. Tak, dobrze słyszysz, latać. Chodzi tutaj o węże z rodzaju Chrysopelea, które są w stanie wykonywać loty ślizgowe na odległość nawet kilkudziesięciu metrów. Wąż ten rozkłada swoje żebra, tworząc płaski kształt, który pozwala mu na szybowanie przez powietrze. Wąż latający, znany również jako wąż ślizgowy, to gatunek węża, który występuje w Azji Południowo-Wschodniej. Jest to jedyny znany gatunek węży, który rozwinął zdolność do lotu ślizgowego. Wąż ten rozkłada swoje żebra, tworząc płaski kształt, który pozwala mu na szybowanie przez powietrze. Lot węża latającego rozpoczyna się od wspinaczki na drzewo lub inny wysoki obiekt. Następnie wąż wyskakuje w powietrze, rozkładając swoje żebra i wachlując ciałem na boki, co pozwala mu na kontrolowanie kierunku lotu. Wąż latający jest w stanie szybować na odległość nawet 100 metrów, co jest niesamowitym osiągnięciem dla zwierzęcia, które zazwyczaj porusza się po ziemi. Co ciekawe, węże latające nie tylko używają swoich zdolności do przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale także do polowania. Szybując przez powietrze, wąż może zaskoczyć swoją ofiarę, która nie spodziewa się ataku z powietrza. W ten sposób wąż latający jest w stanie zdobyć pożywienie, które inaczej byłoby dla niego niedostępne. Węże latające są również znane z tego, że są bardzo barwne. Ich ciała pokryte są różnorodnymi wzorami i kolorami, które pomagają im w kamuflażu wśród liści drzew. Dzięki temu są trudne do zauważenia zarówno dla drapieżników, jak i dla swoich ofiar. Naukowcy nadal badają węże latające, aby dowiedzieć się więcej o ich zachowaniu i zdolnościach. Jest to fascynujący gatunek, który pokazuje, jak niesamowite i różnorodne mogą być zwierzęta. Węże latające są kolejnym dowodem na to, że natura potrafi nas zaskoczyć swoją kreatywnością i pomysłowością. Węże są również znane ze swojej zdolności do wydawania dźwięków. Choć większość z nas kojarzy węże z sykiem, to niektóre gatunki potrafią wydawać inne dźwięki. Na przykład wąż z gatunku Pituophis cataniferus potrafi wydawać dźwięki przypominające szczekanie psa. Jest to sposób na odstraszenie potencjalnych drapieżników. Przykładem takiego gatunku jest Pituophis cataniferus, zwany również żmiją tęczową. Ten wąż jest w stanie wydawać dźwięki przypominające szczekanie psa. Dzięki temu potrafi skutecznie odstraszyć potencjalnych drapieżników, którzy mogliby go zaatakować.
Jest to bardzo ciekawy mechanizm obronny, który pozwala wężowi na przetrwanie w trudnych warunkach środowiskowych. Wydawanie dźwięków przez węże jest możliwe dzięki specjalnej budowie ich ciała. Węże nie mają ucha zewnętrznego, ale posiadają ucho wewnętrzne, które jest w stanie odbierać drgania dźwiękowe. Dzięki temu węże są w stanie komunikować się ze sobą, a także wydawać ostrzegawcze dźwięki, które odstraszają drapieżniki. Warto również wspomnieć, że węże są bardzo wrażliwe na dźwięki o niskiej częstotliwości. Dlatego też niektóre gatunki węży potrafią wydawać dźwięki, które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Są to tak zwane infradźwięki, które są wykorzystywane przez węże do komunikacji na dużych odległościach. Warto też wspomnieć o tym, że węże mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu. Posiadają specjalny narząd jako psona, który pozwala im na wykrywanie zapachów w powietrzu. Dzięki temu są w stanie zlokalizować swoje ofiary, nawet jeśli są one ukryte pod ziemią. Narząd jako psona, znany również jako narząd womeronasalny, to specjalna struktura znajdująca się w jamie nosowej węży. Jest to narząd chemoreceptorowy, który pozwala im na wykrywanie i analizowanie zapachów w powietrzu. Dzięki niemu węże mogą zlokalizować swoje ofiary, a także komunikować się z innymi osobnikami swojego gatunku. Węże używają języka do zbierania cząsteczek zapachowych z otoczenia, a następnie przekazują je do narządu jako psona. Tam cząsteczki te są analizowane i przekazywane do mózgu, który interpretuje je jako informacje o otoczeniu. To właśnie dzięki temu mechanizmowi węże są w stanie polować na swoje ofiary, nawet jeśli te są ukryte pod ziemią lub w trudno dostępnych miejscach. Narząd jako psona jest szczególnie ważny dla węży, które polują w nocy lub w ciemnych miejscach, gdzie ich wzrok nie jest tak efektywny. Dzięki temu mogą one skutecznie wykrywać swoje ofiary i unikać zagrożeń. Warto również wspomnieć, że węże nie tylko wykorzystują swój zmysł węchu do polowania, ale również do komunikacji. Często zostawiają za sobą ślady feromonów, które służą do przekazywania informacji o ich płci, wieku czy statusie społecznym. Dzięki temu mogą przyciągać potencjalnych partnerów lub ostrzegać inne osobniki o swojej obecności. Na koniec warto dodać, że węże są niezwykle ważne dla ekosystemu. Jako drapieżniki pomagają kontrolować populacje gryzoni i innych szkodników. Dlatego też, choć mogą wywoływać strach, to warto docenić ich rolę w przyrodzie. Węże to niezwykle inteligentne i przystosowane do swojego środowiska stworzenia. Ich zdolności sensoryczne są kluczem do ich sukcesu jako drapieżników. Narząd jako psona to tylko jeden z wielu przykładów na to, jak bardzo zaawansowane są te zwierzęta. Dlatego warto docenić te fascynujące stworzenia i zachować ostrożność, gdy znajdziemy się w ich towarzystwie.